lat temu, 6, Henryka Tymoczko zaczęła mówić o tym, żebyśmy to zrobili. I tak razem z Henryką żeśmy zaczęli chodzić po radnych, po burmistrzu, żeby uzyskać najpierw zgodę rady na to, żeby ten pomnik mógł powstać. Tylko tyle, bo tam nie było kwestii miejsca, czy w ogóle jak on ma wyglądać. I to było, uchwała została przyjęta w 2012 roku, wrzesień. No i od tamtej pory zaczęły się prace nad samym projektem. Oczywiście myśmy się zwrócili do pani Agnieszki Świeżowicz i jej męża, żeby oni wykonali projekt i potem rzeźbę. No głównie dlatego, że są z Sanoka, są świetnymi rzeźbiarzami. No i w sumie to u Agnieszki się ten pomysł pojawił pierwszy, żeby stanął Michał Archanioł, patron miasta Sanoka, jako tutaj pomnik, jako taka rzeźba i miejsce, gdzie by upamiętniał te najlepsze, najdoskonalsze jakby właściwości człowieka w Sanoku. No i tak się zaczęło. Trwało to dość długo, bo w sumie od roku 2012 powstało kilka modeli. W końcu zostało to wybrane, zaakceptowane, wybrane zostało miejsce. Zgoda była również na to miejsce, które udzielił konserwator zabytków. Zgodził się również tą koncepcję pomnika zaakceptował dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu. W jednym z pól herbu sanockiego jest właśnie jego przedstawienie, jak Archanioł Michał pokonuje tegoż smoka. Stąd właśnie zrodził się pomysł w Sanoku, aby na placu Świętego Michała powstał pomnik Archanioła Michała, który tak mocno związany jest z naszym miastem, a którego liczne przedstawienia możemy zobaczyć w Muzeum Historycznym w Sanoku. Jedno z piękniejszych to jest to, ale posiadamy jeszcze kilka innych ikon, które również obrazują jego postać. Wie pan, że w tym miejscu ma powstać pomnik? Nie wiem nic. Świętego Michała tak będzie mniej więcej wyglądał. Coś mi się o uszy obiło, wie pan, że gdzieś tutaj będzie ten, no, gdzie tutaj ten kościółek stał dawniej, gdzie ten Giagiełło brał ślub, to gdzieś może tutaj być świętego Michała. Coś mi, ale to gdzieś w ubiegłym roku. Ale co pan o tym pomyśle myśli? Czy to jest dobry pomysł, czy nie? Pewnie, że tak. Jasna sprawa, pomniki teraz są w modzie. A jak się pani to podoba? To jest święty Michał. A święty Michał to jest. Podoba mi się pan. I to jest dobre miejsce tutaj, żeby stanął w tym miejscu? Na pewno dobre, wie pan. Widzi pan, jak widok wszędzie. Mikołu, niech to każdy widzi, pewnie. Ładny pan. Ładny? Pasuje w to miejsce tutaj? Myślę, że pasuje. A jak ci się wydaje, dlaczego akurat święty Michał stanął? Ponieważ widnieje na herbie w sumie. To dobry pomysł jest, tak? Dobry, bardzo dobry. Czyli troszkę dla mnie to jest bez sensu, no ale... Jeżeli ktoś chce, to niech proszę bardzo. Ale w ogóle pomysł tego pomnika w Sanoku, czy akurat w tym miejscu, w tej lokalizacji? W tej lokalizacji chyba. A gdzie powinien według pani stawać? Nie mam bladego pojęcia, ale tutaj moim zdaniem nie pasuje. Nie, no tutaj nie, to jest fajnie tak jak jest. No raczej nie. A czemu? Ten trunk to jak? Czy w tym miejscu nie pasuje? Dla mnie to jest obojętne, ale raczej nie. A jak pan uważa, w tym miejscu powinien być pomnik, czy? Pewnie, że powinien. A dlaczego? To dobrze. No bo to jest pogromca szatana. Ja powinien wiedzieć. Dla wierzących wydaje mi to jest wiadomo. No ale to jest dobre miejsce akurat tutaj, czy? No bo plac się nazywa Świętego Michała. To chyba i powinien patron być, nie? Uwidoczniony. Tego typu inicjatywy zawsze będę je popierał, jeżeli będą finansowane z pieniędzy prywatnych.
I tu faktycznie jest tylko ta kwestia przestrzeni publicznej, bo ta przestrzeń publiczna wchodzi tutaj niejako w grę, więc tak jak mówię, trzeba zobaczyć na uchwałę poprzedniej Rady Miasta, jak to było uregulowane, według jakich zasad to miało być robione. Jeżeli to będzie wszystko wypełnione w ramach danej uchwały i uzgodnione z jakimś ładem przestrzennym, bo też to trzeba zawsze wziąć pod uwagę, więc myślę, że będzie do zaopiniowania projekt, że ktoś fachowo się na ten temat wypowie, no to ufam, że będzie to coś fajnego, pozytywnego. Nie odnoszę się merytorycznie w żaden sposób do postaci, bo tak jak powiedziałem wcześniej, o tym decydują mieszkańcy, którzy chcą taką, a nie inną postać w mieście mieć. Pewnie gdyby ktoś mnie zapytał osobiście, jaki bym tu widział pomnik i czy w ogóle widziałbym tu pomnik, miałbym na ten temat jakieś swoje zdanie, ale to nie jest kwestia indywidualnego zdania danego jednego czy drugiego mieszkańca, lecz grupy, większości i mam nadzieję, taką ufność, że ta większość będzie uszanowana i jej głos będzie wzięty pod uwagę. W tej chwili w zasadzie czekamy na zakończenie prac. Architekta, który tutaj przygotuje jakby już ten teren pod budowę, a my zbieramy pieniądze i mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie można ten tutaj pomnik, figurę posadowić i poświęcić na święto trzech archaniołów we wrześniu.